Hejka, dzień dobry. Hej, hej, witam pierwsze osoby na live'ie. Słuchajcie, specjalnie się dzisiaj ustawiłam w takim miejscu, żeby było widać przepiękną wodę w tle. Hejka. Witam was serdecznie na live'ie na czwartku. Dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest środa i teraz sobie też chyba uświadomiłam, że mówiłam chyba w programie Diament, że jest czwartek. Tak jak widzicie, praktykuję zasadę czas nie istnieje. Także to jest dowód. To jest na to dowód. Hej, hej. Hej, dawajcie znać, jak się macie, jak wam mija dzień. Hejka, w piątek jedę do Grecji, którą sobie wymanifestowałam. Cudownie, cudownie. Słuchajcie, wszyscy widzę teraz do Grecji. Hej. Dzisiaj. O, moja ulubiona celebrytka, Buziak. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o lekkości. Trochę pociągniemy sobie temat z ostatniego masterclass, który był. Także będzie o lekkości kilka rzeczy, których nie powiedziałam na tym masterclass, bo już i tak tam było tyle, że dziewczyny mówiły, że płakały, że bolały plecy potem, że się działy duże, wiecie, fajerwerki. Tak samo dla mnie. Także było już wystarczająco. Powiemy sobie dzisiaj i też zostańcie do końca, bo będzie niespodzianka dla osób, które były właśnie na lekkość part 1 i zobaczymy. Zobaczycie. Dostałam wczoraj 200 zł na piwko od klientki, bo akurat tyle potrzebowałam na dzisiejszy tatuaż. Widzicie? Zawsze wszystko przyjdzie tak, jak chcemy i ile chcemy. Cudownie. Więc zacznę od takiej historii. Ja dzisiaj byłam, słuchajcie, na trawce. W końcu pogoda się robi taka przyjemna i można siedzieć więcej na zewnątrz, przynajmniej dla mnie. Więc byłam na trawce trochę posiedzieć. Jak i na 2 tygodnie jest też manifestacja. Pięknie. I byłam trochę posiedzieć na tej trawce i słuchajcie, tak siedziałam na tej trawie i to jest ważne, powiązane z naszą lekkością. I przypomniało mi się, co prawda wiadomo, mentalnie, jeżeli chodzi o moje przekonanie, jeżeli chodzi o to, kim ja jestem, w jakiej wersji się manifestuję, jakie jest moje życie, jaka jest moja rzeczywistość, jestem w totalnie innym miejscu, ale przypomniałam sobie, jak 1,5 roku temu, w marcu zeszłego roku, również leżałam na trawce w Dubaju. To było co prawda w innej lokalizacji, ale też była taka trawka, wysokie budynki, wiecie, Dubaj. To było, kiedy ja przyjechałam do Dubaju i nie miałam za dużo pieniędzy, ale mówię, dobra, pojadę, dam radę i tak dalej. Miałam co jeść, w sensie jadłam jakieś tam tanie rzeczy, typu kanapka za 5 zł rano. Miałam dach nad głową, najtańszy hostel. Miałam swoje social media już, które fajnie się rozwijały. To były początki mojej działalności, więc też nie było fajerwerków jeszcze. Ale coś tam było. Ja wtedy wydałam, słuchajcie, swojego pierwszego e-booka. Kto był, ten pamięta. Manifestacja bogactwa w 30 dni. No ale wiadomo, nie było jeszcze tych fajerwerków wtedy. I ja już wiedziałam, co się wydarzy w kolejnych miesiącach i latach. Ja wiedziałam, może nie wiedziałam jak szybko, jak bardzo się wszystko rozrośnie, ale wiedziałam, w jakim kierunku chcę iść. I co chcę osiągać? I ja wtedy nie miałam jeszcze planu na przeprowadzkę do Dubaju tak na stałe. W sensie nie widziałam jeszcze, jak to zrobić, no bo wiadomo, nie mogłam sobie jeszcze na to pozwolić finansowo. I było mi bardzo przyjemnie na tej trawie wtedy. Ja właśnie wyszłam wtedy z tego hostelu, poszłam ponagrywać jakieś TikToki, zrobić jakiś content i siedziałam sobie na tej trawce i nagrywałam ten content. I byłam już szczęśliwa. Pamiętam, że byłam zadowolona, byłam szczęśliwa, że jestem już tutaj, gdzie jestem, ale dalej z tyłu głowy cały czas miałam takie, nie mogę się doczekać, aż będę miała na tyle pieniędzy, żeby móc chodzić do tych wszystkich fancy restauracji, żeby móc odwiedzać te hotele, żeby móc po prostu żyć, wiecie, tym swoim najpiękniejszym życiem tutaj. Manifestowałam rok czasu, wystarczy masterclass o lekkości, że powiedziałam sobie, że już nic nie muszę robić i od razu są efekty, czy jednak to było prostsze niż myślałam. Mówiłam, mówiłam. Także leżałam na tej trawce i było mi fajnie, ale mimo wszystko myślami już byłam w tym, nie mogę się doczekać, aż będę tam, aż będę mieć więcej pieniędzy, aż będę mogła sobie pozwolić na te restauracje, aż będę mogła sobie pozwolić na te samochody, na wszystko. No i
dzisiaj jestem w miejscu, gdzie mogę sobie na to wszystko pozwolić. No, jakby jak widać, nie jestem w hostelu, mam taki widok za oknem, prawda? I jestem właśnie w tym miejscu, o którym wtedy marzyłam, leżąc na tej trawie. Ale dzisiaj, leżąc na tej trawie, w trochę innej lokalizacji, ale nadal w Dubaju na trawie, myślałam sobie, kurde, okej, zmieniło się teoretycznie wszystko, ale tak naprawdę nie zmieniło się nic. Bo ja jestem tam, tak? Czy ja w tej sytuacji, ja byłam tam, siedząc na trawie, będąc tu i teraz, jestem po prostu Weroniką, która siedzi na trawie i obserwuje te wysokie budynki. Okej, z tyłu głowy mam, że o, jak wejdę na telefon, to na koncie bankowym mam tyle i tyle. Jak otworzę social media, to mam o tyle i tyle więcej osób obserwujących. Jak wrócę do domu, to to jest inny dom niż jak był wtedy ten hostel. Mam tego świadomość, ale jednocześnie, jak dobrze wiecie, my cały czas przeskakujemy z jednej rzeczywistości do drugiej, tak? Więc tak naprawdę to, że ja z tego trawnika wracam tutaj do tego domu, ja też już jestem w tej innej rzeczywistości. Więc teoretycznie, będąc w tej rzeczywistości, gdzie leżę na trawniku w Dubaju, to jest praktycznie ta sama rzeczywistość, w której ja byłam rok temu, półtora roku temu, leżąc na trawie w Dubaju. Nic nie było innego. Bo wszystko, o czym ja myślałam, że teraz na przykład leżąc na trawie myślę, że okej, ja mam to mieszkanie, mam te pieniądze, mam to, bla, 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 mam wszystko. A leżąc na trawie wtedy myśląc, ja nie mam jeszcze tego, nie mam jeszcze tego, nie mam jeszcze tego i to chcę mieć, to chcę mieć, to chcę mieć. To były tylko moje myśli, moje wyobrażenia na temat równoległych rzeczywistości, do których się dostrajam. Ale będąc w tej sytuacji tu i teraz, nic się nie różni. Nic. No może trochę mój wygląd, tak? Może trochę trawa inna, inny miesiąc, bla, 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 ale wiecie, to są takie małe rzeczy. Więc zobaczcie, ta sama rzeczywistość praktycznie i to, co ja bym dzisiaj chciała z perspektywy Weroniki tutaj teraz zrobić, to wysłać do tamtej Weroniki sprzed tych kilkunastu miesięcy taką myśl, słuchaj, nie psuj sobie tej chwili obecnej, myśląc o kolejnej. Co prawda to myślenie, czego ja jeszcze nie mam, nie powstrzymało mnie przed zamanifestowaniem tego i otrzymaniem wszystkiego, co chciałam, to prawda. Ale zobaczcie, ile ja, jak więcej ja mogłam mieć wtedy takiego radości, takiej radości, takiego spokoju w sercu, jakbym ja cały czas wtedy leżąc na tej trawie, o, to jest może różnica między dzisiaj leżeniem na trawie, a tym wtedy. Gdybym ja wtedy leżąc na trawie mogła sobie tak powiedzieć tak, uff, it's done, wszystko już jest, wszystko będzie, wszystko się wydarzy w odpowiednim czasie, ja i tak to wszystko dostanę, ja już to wszystko mam. Więc po co się w ogóle martwić? Mogę sobie siedzieć na trawie i się cieszyć. A ja jednak, leżąc na tej trawie wtedy, mimo że byłam zadowolona, no to myślałam, a co jak się nie uda, a jak to się ma udać, jak to się wydarzy, a kiedy to będzie, a chciałabym już tam być, chciałam, żeby to się stało i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj jedynie to, co się różni, to właśnie, że leżę spokojna. Że leżę spokojna, leżę w tej lekkości, myślę sobie, właśnie tak się położyłam na tej trawie i się zastanawiałam, co do mnie przychodzi dzisiaj, co tak mi do mnie przypłynie. I przypłynęło do mnie właśnie, misja jest zakończona. W sensie po angielsku do mnie w ogóle przyszło, mission accomplished. I ja takie, misja jest już zakończona? O co chodzi? No szybko pomyślałam sobie, że chodzi o to, że ja już mam teraz wszystko. Wszystko mam w tym momencie. I zobaczcie, ile z tej myśli leci spokoju. I cieszę się bardzo, że dzisiaj Weronika, która dzisiaj leży na tej trawie, wie, że ma już wszystko, że mission accomplished i ona może totalnie nie wypływać już myśleń, bo wiecie, dzisiaj ja mogła zrobić, gdybym ja nie zmieniła moich schematów myślowych, dzisiaj mogłabym zrobić dokładnie to samo. Siedzieć tam na tej trawie i myśleć sobie, o kurde, a ciekawe, kiedy ja będę mieć te miliardy. O kurde, a co jakby ci mężczyźni, z którymi się spotykam, zarabiali nie miliardy, a biliardy. A co jak to nagle zniknie? Co jak to jest tylko chwilowe? I ja wiem, że dla niektórych osób, które nie doświadczyły jeszcze takiej rzeczywistości, to może się wydawać, nie, na pewno nie, przecież jak już masz takie pieniądze, to już się nie martwisz.
Pójdę. Osoby, które niezależnie od poziomu, na którym jesteśmy, dalej możemy się martwić, dalej możemy myśleć o kolejnych golach. Wręcz osoby, które osiągają te swoje największe cele, one dalej mogą wpadać w ten taki cykl: okej, mam już to, dostałam już to, osiągnęłam już to, to co dalej, co dalej, co dalej? I zapominają w ogóle o celebracji tej chwili obecnej, o cieszeniu się tą chwilą obecną, bo one cały czas chcą more. Dalej, więcej. Więc chciałam Wam opowiedzieć tą historię, historię o leżeniu na trawie, żeby każda z Was, niezależnie od tego, w jakim jest dzisiaj miejscu, cokolwiek będzie robić, czy jest w swojej pracy, czy jest w swoim mieszkaniu może, które chce zmienić, czy jest w mieście, z którego chce się przeprowadzić, czy jest w związku, który nie jest idealny, taki jakby jej się wymarzył. A co jak to, że będą lepsze rzeczy, to jest już pewne? To jest bardziej niż pewne. I Ty zamiast rozmyślać, co dalej, co Ty jeszcze musisz zrobić, co jeszcze jest do naprawienia, co jeszcze jest do zmienienia, możesz sobie po prostu usiąść i pomyśleć: mission accomplished, wszystko jest już zrobione, mogę się cieszyć tym, co się dzieje. Zobaczcie, ile z tego przepływa lekkości. I naprawdę, gdybym to wiedziała wcześniej wtedy, dalej osiągnęłabym to, co osiągnęłam. Jestem tego pewna, nie osiadłabym na laurach, bo właśnie wiele osób boi się, że jeżeli one sobie pozwolą na to cieszenie się tym, co tu, teraz, że sobie siedzę i nie martwię się o tym, co będzie potem, to nasze ego się boi, to że ja osiądę na laurach i ja już nie będę chciała się starać o to, żeby cokolwiek dostać. I prawidłowo, bo starać się nie musisz. Kiedy rozumiemy, że to jest taki naturalny proces otrzymywania, jeżeli my pozwolimy sobie na to otrzymywanie, na to, że wszystko już jest zrobione, że wszystko się już wydarzyło, i pozwalamy tym manifestacjom przychodzić dalej, to jest, wiecie, smooth, wszystko jest lekkie, samo przychodzi. Tak jak tutaj jedna z Was napisała, że powiedziała, że nic nie robi, wale to wszystko i przychodzi. No właśnie, bo to jest ten detachment, art of detachment, czyli nieprzywiązywanie się do tego efektu. Ja właśnie robię w trakcie live faktury, to jest lekkość, a już wiem, że w równoległej rzeczywistości robi to moja wspaniała asystentka. Dokładnie tak. Więc nasze ego boi się czasami nie myśleć, dlatego musimy zrozumieć, że każdy taki lekki moment, siedzenie i takie, wiecie, enjoy, że na przykład ja sobie siedzę i mam 17 i robię tego live'a i dla mnie to jest mega przyjemne, to jest to dla mnie przyjemne, bo ja rozumiem, że to moje ego by mi chciało robić jakieś triki-miki, fiku-miki. Co mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli to, że to ono by mi chciało czasem powiedzieć: a co jak to nie wyjdzie tak, jak Ty byś chciała? A co jak nie będziesz wiedziała, co powiedzieć? A co jak ktoś powie, że to, co mówisz, jest takie oklepane? A co, jeżeli powinnaś mieć większą wiedzę? Co jak to, co powiesz, nie będzie wszystkim służyć? Co jak inni robią lepsze live'y? Co jak Ty jesteś za fajna, bo to też może być, że nasze ego nie tylko pomniejsza, ale też powiększa. Więc możesz też powiedzieć: a co jak Ty jesteś za fajna, żeby Ty w ogóle robić rzeczy na Instagramie? Ty powinnaś być już tam i tak, tam. A co jeżeli Ty jesteś lepsza niż inni i to, co inni robią, to jest shit i w ogóle nie będziesz nawet zniżać do ich poziomu, robiąc to samo, co oni. Więc rozumiejąc, że to nam ego robi takie triki, możemy je sobie powoli wyciszać i stwierdzać, że nie, ja teraz wybieram inaczej. Więc ja wybieram teraz ten moment w lekkości, żeby siedzieć tutaj, robić tego live'a z przyjemnością. Też w każdym momencie, który chcemy tak doświadczać głębiej, pełniej, z większą pasją, z większą przyjemnością, po prostu musimy zrozumieć, że to doświadczenie rzeczy w pełni to jest taki nasz naturalny stan. I możemy go doświadczać, jeżeli on nie jest zaburzony tymi wszystkimi innymi śmieciami. Czym są te śmieci? Śmieci to jest na przykład to, że ktoś nam powiedział, że to trzeba robić tak i tak i totalnie to z nami nie współgra. Śmieć to jest to, że nam przychodzi jakaś negatywna myśl o nas, że my jesteśmy niewystarczające albo nie takie, albo siakie i owakie. Śmieci to jest myślenie albo o przeszłości, czyli o tym, co kiedyś było podobnego,
i wtedy się coś negatywnego wydarzyło i my sobie przypominamy to doświadczenie. Albo śmieci to jest myślenie o przyszłości. Czyli nie mogę doświadczać tego w tu i teraz, bo już myślę o tym, co może potem, jakie to może mieć potem konsekwencje. Więc jak ja chcę się pozbyć tych śmieci, które się czasami oczywiście pojawiają, to jest normalne, to mogę sobie wziąć kartkę papieru, długopis, wszystkie te śmieci wypisać, potem to wyrzucić albo zostawić. To ja też zostawiam sobie niektóre rzeczy. Niekoniecznie muszę to niszczyć, ale możecie też sobie zniszczyć. Więc śmieci niszczymy, wyrzucamy do kosza, śmieci nam nie są potrzebne. I wiecie co, czasami może być tak, nie ma co się na siebie denerwować, że wy na przykład chcecie być present, tu i teraz, doświadczać tego momentu i nie potraficie, bo cały czas gdzieś odbiegacie, w przyszłość, przeszłość, coś innego. To po prostu wtedy, tak, i nie ma co się denerwować, że za pierwszym razem jeszcze nie potraficie, bo to czasami wymaga dłuższego czyszczenia, tym bardziej, jeżeli w ostatnim czasie nie czyściłyśmy na bieżąco. Czyli na przykład wstaję rano i czuję, że jakaś jestem taka senna, jakaś jestem taka... Słuchajcie, ja dzisiaj, wiecie, o której ja poszłam spać? O, i to jest ciekawe, bo teraz mi się to przypomniało. Poszłam spać o 4 nad ranem. Nie pytajcie, co robiłam, bo to jest jakieś... Codziennie się śmieszne rzeczy dzieją. Ale same pozytywne. Poszłam spać o tej 4 nad ranem. Wstałam o 8 chyba, więc to są 4 godziny. Jakby nie jestem promotorką takiego stylu. Czasami śpię 10, czasami śpię 4, wszystko jest spoko. Po masterclassach, szczególnie tych ostatnich, tych diament, lekkość, ja też potrzebowałam więcej snu, wierzcie mi. Też się różne rzeczy tam procesowały. O głosie zaraz będzie. Rzeczy się różne procesowały i ja jestem dzisiaj tak pełna energii, że to jest szok. Ja tam, wiecie, 40 stopni na zewnątrz, ja tam latałam po tej trawie. I już miałam dzisiaj właśnie lekcję śpiewu i zrobiłam nagranie do diamentu i robimy live'a i poszłam na spacer właśnie i różne rzeczy działy się. I ja kiedyś, ja bym nie uwierzyła, jakby mi ktoś powiedział, że to będę ja po 4 godzinach snu. No way. Oczywiście mam kawkę, tonik espresso. Bez kawki się nie obejdzie, ale kawka jest dla smaku, a nawet nie, żeby mi dawała energię. Więc to jest mega ciekawe i nawet zapomniałam w ogóle o tym, więc widzicie, jak ja porzuciłam kontrolę. Kiedyś bym była w takim stanie typu, o Boże, ja spałam tylko 4 godziny, więc na pewno będę już cały dzień będę zmęczona, będę po prostu spała, będę taka... Ja nawet zapomniałam. Zapomniałam o tym, bo dla mnie tak bardzo to nie ma już znaczenia. Więc... Oczywiście sen czasami jest ważny dla tej regulacji naszego układu nerwowego, żeby fajnie wszystko wchodziło, ale po prostu jeżeli mamy chill, jeżeli mamy spokój w życiu, jeżeli właśnie mamy tą lekkość, to takie rzeczy nie będą już nas tak aż rozstrajać. Przechodząc... Oj! Bo tak, bo tutaj jedna z Was zapytała, Werka, czy mi się wydaje, czy Tobie się głos zmienił i tutaj druga z Was też napisała fajny głos, więc dziękuję, kochane. Nie wiem, czy to teraz Instagram zmienia ten głos, czy... Ogólnie zauważacie to z moim głosem. Natomiast tak, zmienił mi się głos. W ostatnich dniach, tygodniach bardzo to się tam dzieje, bo sama to zauważyłam, więc to już wiecie, to znaczy, że coś jest na rzeczy faktycznie. I nawet śpiewałam ostatnio piosenkę i nagle mówię, wow, zaśpiewałam to całe, a jeszcze kilka tygodni temu nie byłabym w stanie, bo mój głos tak nie pracował. I powiem Wam dlaczego. Są tego... W sensie mamy jeden powód zmian głosu, tak, którymi są na przykład czasami te przeskoki nasze w rzeczywistości. Tak samo jak zmienia się nasz wygląd, jak widzicie, mój wygląd też się zmienił ogólnie ostatnio. Tak jak zmienia się nasz wygląd, tak jak zmienia się nasze zdrowie, tak może zmieniać się nasz głos poprzez te przeskoki do rzeczywistości równoległych. Ale też jest takie bardziej logiczne wytłumaczenie, właśnie wrzuciłam takiego TikToka około godzinę temu. Dlatego, że wiecie, to w jaki sposób my mówimy, jak my chodzimy, jaka jest nasza postawa, jak my się ubieramy, jakie my właśnie te kolory na przykład paznokci dobieramy i tak dalej, to jest też wszystko z naszej podświadomości, większość z tych naszych programów. Więc prawda jest taka, że wiele osób nie mówi swoim tym takim naturalnym głosem albo takim, który jest taki, wiecie, bardziej neutralny, tylko mówi troszeczkę zmienionym przez pryzmat swoich przekonę. Czyli na przykład ja to tak wytłumaczyłam na TikToku,
że jak ktoś jest na przykład people pleaserem, czy ktoś chce być, ktoś ma wpojone, że trzeba być grzeczną dziewczynką. Tak? Przez całe życie takiej kobiecie się mówiło, że musisz być grzeczną dziewczynką, musisz być kochana, musisz być taka miła i fajna. No i taka dziewczynka potem wychodzi do świata, w sensie już jest na przykład dorosłą kobietą, ale dalej trzyma to przekonanie. Ona wychodzi do świata i ona cały czas, ona nie jest tego świadoma oczywiście, ale ona cały czas mówi takim trochę, wiecie, takim podniesionym głosem: hej kochana, jak się masz? Co u ciebie? Co słychać? Ojejku. I cały czas, wiecie, to nie jest taki naturalny głos i on też może trochę męczyć po czasie w ogóle używanie go. I potem jak taka kobieta zaczyna manifestować, na przykład dowiedziała się o manifestacji, zaczyna firmować i zaczyna sobie uświadamiać, że nie musisz być już grzeczną dziewczynką, możesz być taka, jaka chcesz w sumie i wyrąbane, to ona, zmieniając to przekonanie, nagle zaczyna mówić, widzicie jak mi się teraz zmienił głos, że ja teraz mówię tak, a wcześniej mówiłam: hej, jak się masz? Oczywiście to nie zawsze musi iść tak w takim kierunku, teraz trochę tak przekoloryzowałam, ale może się też dlatego właśnie ten głos zmieniać, bo wtedy już nie mamy potrzeby, żeby tak mówić, bo już nie muszę nikogo swoim głosem zadowalać. Wtedy też bardzo często ludzie zwalniają, potrafią mówić wolniej, tak? Czyli na przykład jak pozbywają się tego strachu z przekonania, że ludzie nie będą chcieli mnie słuchać, nigdy nie jestem wysłuchana, nikogo nie obchodzi, co mam do powiedzenia, no to wtedy ludzie, wiecie, muszą powiedzieć bardzo szybko, zaczynają mówić szybko, bo się boją, że ktoś nie będzie chciał posłuchać do końca i w ogóle przestanie go w połowie ta rozmowa interesować, więc trzeba to szybko powiedzieć, żeby ktoś nie przestał słuchać. A potem ściąga się to przekonanie i ma się takie oczywiste, że wszyscy chcą mnie słuchać, tego, co ja mam do powiedzenia, więc można mówić wolniej, można robić więcej przerw, można pozostawić chwilę ciszy, pozastanawiać się i się czujemy z tym o wiele lepiej. Łyk kawy i patrzę, co pisałyście. A co jeżeli masz motywację do stworzenia czegokolwiek w momencie, gdy o tym myślisz, a jak siadasz do tworzenia, to nagle pojawia ci się pustka w głowie, jak z tym pracować? No coś cię blokuje przed tym. Ja bym się zastanowiła, usiadłabym z kartką, myślę, taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi, i zadała sobie pytanie, jakie mam benefity z niezrobienia tego. Czyli na przykład, jeżeli wiesz, że chcesz stworzyć projekt, który być może przyniósłby ci, powiedzmy, nie wiem, przychód 50 tysięcy, albo przyniósłby ci dużo pieniędzy i podświadomie to wiesz, ale na przykład masz takie korzyści teraz, że jak tego nie robisz, to dalej zostajesz w tym samym miejscu, no to dlatego może ego cię chroni przed tym pójściem dalej, przed zrobieniem tego, więc pojawia się pustka w głowie. Ale jak sobie zapiszesz na kartce prawdopodobnie właśnie, jaki masz z tego benefit, jakie masz z tego korzyści, to myślę, że już odblokuje się ta pustka. Albo po prostu próbujesz to dalej robić w taki sposób, z którego nie byłabyś zadowolona. W sensie, który sprawia, że ty jesteś nieszczęśliwa, niezadowolona, że cię coś tam stresuje. Czyli powiedzmy, że zawsze jak robiłaś rzeczy do szkoły i musiałaś to zrobić, bo ktoś ci kazał, bo trzeba było, no to siadałaś przy biurku i zmuszałaś się, żeby coś napisać, tak? Jakieś, nie wiem, sprawozdanie. O Boże. Chociaż ja byłam dobra z polskiego, to sprawozdanie, jakieś pisanie, takie rzeczy na zadanie domowe, o Jezu. Witamy wrzesień, jesteśmy w temacie. Trzymam kciuki za wszystkich. No i jak teraz siadasz i próbujesz się w taki sam sposób zmusić do tego i czujesz, że musisz, no to może pojawiać się pustka, tak? Bo znowu jest to parcie, ta presja. Więc może po prostu możesz to zrobić w jakiś przyjemniejszy sposób. Nie wiem, iść sobie do kawiarni, zrobić sobie z tego cały moment, całą taką celebrację, rytuał. Może iść na basen. Może zrobić to w jakiejś innej formie. Pytanie, czy właśnie jest tam jakaś presja, czy jest tam jakiś lęk, bo najczęściej ta pustka to jest właśnie z jakiegoś lęku, z presji, z czegoś, że my z czegoś się boimy. Także, bo wtedy nie ma po prostu przestrzeni na kreatywność. Ja za kilka dni lecę do Mediolanu, oczywiście wyjazd zamanifestowany. Cudownie, cudownych wyjazdów. Widzę, wszyscy dalej w temacie wakacji i wyjazdów. Pięknie. Właśnie ostatnio mocno nad sobą pracuję, też zauważyłam, że zmienia mi się głos.
O, czy da się zmienić czyjeś zachowanie, żeby babiarz w końcu stał się lojalny? Dobrze, bo przypomniało mi o tym, co Wam obiecałam z wczorajszą rolką, że też poruszę ten temat. W rolce wspomniałam, że większość kobiet boi się, nie chce przyjmować niczego od mężczyzn, bo się po prostu ich boją. I to jest kolejna rzecz, słuchajcie, która nam często odbiera lekkość, nawet nie stricte to przyjmowanie od mężczyzn, chociaż też przyjmowanie, strach przed przyjmowaniem odbiera nam tę lekkość w życiu, ale przede wszystkim ten lęk, to poczucie, że nam ktoś lub coś zagraża. Przypomnijcie sobie, tutaj bardzo często mówiąc o lekkości, ja polecam wracać sobie do naszych momentów w dzieciństwie. Bo w dzieciństwie często było tak, oczywiście jeżeli się tam wydarzały jakieś takie toxic rzeczy, które niekoniecznie były fajne, no to one mogą się przypominać, ale na pewno mamy jakieś dobre momenty. Więc chodzi mi o te dobre momenty. Wracając do tych dobrych momentów, musimy sobie przypomnieć, co tam właśnie, jakie to było uczucie. Bo często tam po pierwsze było takie uczucie, ja często sobie wracam do tego, jak chcę więcej mieć przyjemności w życiu i lekkości, no to ja się zastanawiam, co ja na przykład robiłam tak naturalnie, bez celu. Czyli nie, że myśląc, że dobra, muszę zrobić to i to, bo to mi przyniesie pieniądze, czy muszę zrobić to i to, bo z tego będą benefity, dzięki temu ja się rozwinę jako osoba, bla, 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 będę lepszą wersją siebie, Pytanie brzmi, co ja mogę zrobić z takiej czystej chęci, bez celu. No i ja sobie na przykład przypominałam, jak ja dużo miałam przyjemności, powiedzmy z gier komputerowych, albo z grania w Simsy. Albo jak miałam dużo przyjemności, żeby zacząć interesować się akwarystyką i wszystko z tym związane robić. I wracam sobie do tego uczucia i myślę sobie, jak ja dzisiaj mogę odtworzyć to uczucie i zrobić coś dla tej lekkości, dla przyjemności. To jest takie dla Was ćwiczenie na dzisiaj. Niech każda osoba się właśnie zastanowi, co możesz zrobić, żeby poczuć się właśnie tak jak wtedy. Jak wtedy, kiedy byłaś mała i wybrałaś robienie czegoś just because. Powiedziałaś, że to Ci przyniesie przyjemność. I nie musiałaś się zastanawiać, co Ty w życiu masz robić, kim Ty masz być i tak dalej, tylko coś z jakiegoś powodu robiłaś, prawda? I coś z jakiegoś powodu sprawiało Ci radość i nie miało to żadnego głębszego sensu. A było fajne i miało sens, jak to robiłaś, bo miało sens, bo Ci dawało radość, przyjemność. To jest taki główny faktor, który będzie nam przynosić tą lekkość w życiu i sprawi, że my jako kobiety będziemy się czuć takie bardziej napełnione. I druga rzecz, która jest ważna właśnie z tego dzieciństwa tam, to jest to, co właśnie o tych mężczyznach powiedziałam, że my teraz często boimy się, w sensie często kobiety boją się brać od mężczyzn i boją się przyjmować ogólnie, bo one się boją, co za tym stoi, tak? Czyli na przykład mają niekorzystne przekonania o mężczyznach, od razu zakładają, że nie, bo przecież jak mężczyzna mi coś da, to on będzie chciał coś w zamian. Żeby mężczyzna chciał mi coś dawać, to ja muszę być jakaś określona. Żeby coś dostawać, to ja muszę na to jakoś zasłużyć, ja muszę coś przynosić do stołu. To jest wszystko z lęku, prawda? Każda myśl, która nam przychodzi do głowy, zastanówmy się, czy ona nie jest jakaś z lęku. Jak ona jest taka z lęku, no to znaczy, że to jest śmieć do wywalenia, o którym już Wam wcześniej mówiłam. I tak naprawdę możemy sobie właśnie wrócić do jakiegoś momentu w dzieciństwie, gdzie czułyśmy się totalnie takie, życie jest bezpieczne, świat jest bezpiecznym miejscem, nie ma nic negatywnego, ja mogę robić co chcę i nic mi złego się nie wydarzy. I to jest właśnie ten moment, którym warto się inspirować do tego, do czego chciałybyśmy wrócić dzisiaj, co możemy próbować przywołać. Bo czy ja jako mała dziewczynka pomyślałabym, że nie wezmę nowej zabawki od wujka, bo może wujek będzie chciał coś w zamian? Wiecie, chodzi mi o te takie najmłodsze lata, no bo wiadomo, ja wiem, że niektórzy mogli mieć traumatyczne wydarzenia z tym związane, z czego też wynika dzisiaj takie, a nie inne przekonanie, ale to też, no to z tym sobie, musimy sobie też to poczyścić, tak? Jeżeli Was to dzisiaj męczy, gnębi, nie ma rzeczy, której nie dałoby się zmienić. Jeżeli w dzieciństwie spotkały Was traumatyczne wydarzenia, na przykład w takiej sytuacji, da się to dzisiaj wszystko wyczyścić i poczuć się na nowo bezpiecznie, naprawdę. Natomiast przeciętnie, zwykle, w większości przypadków, jeżeli dziecko dostawało prezent, to czy ono się zastanawiało,
kurde, może ja będę musiała coś w zamian, a może oni będą mnie nie lubić, że ja wzięłam, pomyślą, że jestem zła, bo ja dostałam zabawkę, bo ja się teraz bawię i teraz jestem zadowolona, że się bawię, może powinnam się wstydzić tego. No nie było tego, dopiero kiedy ktoś nam powiedział na przykład, że o, nie bierz od babci pieniędzy, bo nie powinnaś, no to wtedy się programujemy, że dobra, że to branie jest złe, że nie powinnam brać, że potem trzeba oddać, że to jest złe, że trzeba czuć wstyd. Tak, ale jeżeli znajdziemy taki moment w dzieciństwie, gdzie byliśmy takie totalnie oczywiste, że jako dziewczynka dostaję wszystko, oczywiście, że dostaję prezenty, oczywiście, że mi wszyscy chcą dawać pieniądze, to jest dobry taki punkt zaczepienia i to możemy sobie odtwarzać w głowie, że kurde, od zawsze tak było, że ja dostaję, od zawsze czułam się bezpiecznie z tym dostawaniem, od zawsze świat był bezpiecznym miejscem i przyjemnym. I wtedy od razu nam się będą tak czyścić te wszystkie negatywy związane z tym, co my myślimy na temat świata, a to równa się lekkość. Bo znowu, to co ja zawsze powtarzam, lekkość jest naszym naturalnym stanem, tak samo jak naturalne jest dla wszystkich, że każdy ma te moce manifestacji i manifestujemy cały czas rzeczywistość dookoła nas, ale to będzie po prostu dla nas mega przyjemne i łatwe, kiedy my poczyścimy to z tych wszystkich negatywów, z tych takich filtrów, które nam zasłaniają tą prawdę, zobaczenie tego świata bez iluzji. Ostatnio też myślałam o graniu w Simsy. Chciałam powiedzieć tej małej mnie, że kiedyś będzie kreowała idealne życie, ale już nie w Simsach, tylko w realu. Dokładnie, to są moje właśnie Simsy. Dokładnie tak, więc no, to jest piękne i Simsy tego bardzo uczyły. Ja zawsze robiłam takie po prostu wille w tych Simsach i zawsze po prostu, słuchajcie, zawsze to, co robiłam w Simsach, to całe pomieszczenia były przeszklone. Czyli ja miałam zawsze takie, dosłownie takie praktycznie same, duże okna, całe przeszklone. I teraz normalnie jest to samo. Normalnie jest to samo wszędzie. Wiecie, cały Dubaj to są wieżowce takie przeszklone. Wille też. Więc działa. Lekkość. Czuję, że to bardzo czas na lekkość, a nie trud i ciężkość. Dosłownie. Więc wiem, że wiele z Was było na masterclass part one, lekkość, który już tam bardzo dużo zrobił, wiecie, fajerwerków. I tak jak widzimy tutaj, przyniósł manifestację. Ja ostatnio mówię, to wpisuję teraz Mother Lode. Dosłownie, dosłownie. Wszystko jest dla nas i wszystko możemy brać, co chcemy, nie ma ograniczeń. Także, słuchajcie, mam teraz dla Was niespodziankę. Dla wszystkich osób, które były na part 1, lekkość, albo które nie były, ogłaszam, że nadchodzi lekkość part 2. Zrobimy sobie drugą część tego masterclass. On się odbędzie w drugiej części września. Który to dzień będzie, to jeszcze Wam nie zdradzam, ale będzie na pewno w drugiej części września po zakończeniu programu Diament. Także jeszcze więcej pojawi się treści z tym związanych, bo wiecie, part 1 to był po prostu sztos, także part 2 będzie jeszcze większy. A niespodzianka jest taka, że każda osoba, która była na part 1, ma part 2 w cenie 50%, w sensie dostanie kod rabatowy minus 50%, więc cena będzie taka jak za dołączenie do niespodzianki, czyli 144 zł. A cała reszta też będzie mogła dołączyć do part 2 lub w fajnej, okazjonalnej cenie do part 1 i do part 2 w zestawie. Także już wszystko jest wrzucone na vrks.pl. Osoby, które były na part 1, powinny też już dostać maila ze swoim kodem rabatowym. Gdyby ktoś nie dostał tego maila, to piszcie śmiało na naszego maila, to moje kochane dziewczyny będą Wam odpowiadać i będą pomagać, żeby każda z Was dostała ten kod rabatowy, jeżeli była na part 1. Także cieszę się bardzo, bo to będzie, słuchajcie, kolejny krok do naszego lekkiego życia. Cały czas wchodzimy tutaj na kolejne poziomy, kolejne levele, tak już piszecie, że dostałyście. Także cudownie, nie mogę się doczekać, aż poczułam ochotę na pogranie w Sims. No powiem Wam, że może ja dzisiaj też sobie wieczorem odpalę. Może tak, może tak. Także słuchajcie, fajnie, mamy inspirację na dzisiaj. Będzie granie w Simsy z Mother Lode albo w te prawdziwe. O, możemy też pograć w prawdziwe i zobaczyć, co niesamowitego się dzisiaj zamanifestuje. Także bardzo, bardzo się cieszę. Super. Tak,
Także słuchajcie, dzięki za naszego live'a. Cieszę się, że mogłam Wam przekazać dzisiaj te kolejne rzeczy o lekkości w życiu. Mam nadzieję, że to sprawi, że reszta Waszego dnia i kolejne dni, tygodnie będą dla Was jeszcze lżejsze. Cały czas jesteśmy w tym procesie życia w największej lekkości. To też bardzo tutaj dzieje się w naszym programie Diament. Podzieje się też bardzo dużo na lekkość part 2. Nadchodzą też nie kolejne niespodzianki, bo ja, słuchajcie, przez tą moją lekkość w życiu mam tyle pomysłów na programy, że to jest szok, naprawdę. Jakbym chciała, to bym mogła przez albo robić teraz 15 na raz, albo robić przez kolejne pół roku. Natomiast no, fizycznie jest to dla mnie niemożliwe, bo nie chcę tego robić tyle na raz. Więc zobaczymy, ale na pewno będą fajne rzeczy, bo jest cudownie, wszystko jest cudowne. Także fajnie, lekkość 2 to będzie ogień. Dosłownie, dosłownie. Cieszę się, że Wam się podobał live. Także miejcie piękny dzień, do usłyszenia kolejnym razem i pa pa, buziak!